Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem, wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę. Gdzie jest mędrzec, gdzie uczony, gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Pełna jest ziemia łaskawości Pana sprawiedliwi. Radośnie wołajcie na cześć Pana. Prawym przystoi pieśń chwały. Sławcie Pana na cytrze, grajcie Mu na harfie o 10 strunach. Pełna jest ziemia łaskawości Pana, bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość. Ziemia jest pełna Jego łaski. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Pan udaremnia zamiary narodów, wniwecz obraca zamysły ludów. Zamiary Pana trwają na wieki, zamysły Jego serca przez pokolenia. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli godnie stanąć przed Synem Człowieczym. Alleluja, alleluja. Alleluja słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne jest Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmożone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Dzisiejsze czytania prowadzą nas przez głęboką refleksję na temat mądrości Bożej, która często stoi w opozycji do ludzkiej logiki, oraz przez wezwanie do nieustannej gotowości na spotkanie z Bogiem. Mądrość krzyża. W pierwszym liście do Koryntian święty Paweł podkreśla, że jego misją nie jest chrzest, ale głoszenie Ewangelii, szczególnie przesłania krzyża Chrystusowego. Dla wielu ludzi krzyż był i jest znakiem zgorszenia lub głupstwa. Dla Żydów oczekujących spektakularnych znaków i Greków poszukujących filozoficznej mądrości, krzyż nie pasował do ich oczekiwań i rozumienia świata. Jednak dla tych, którzy uwierzyli, krzyż stał się znakiem mocy Bożej i Jego mądrości. Paweł przypomina nam, że mądrość tego świata, która często stawia ludzkie rozumowanie ponad Bożym objawieniem, zostaje ostatecznie zniweczona. To, co wydaje się głupstwem u Boga, przewyższa ludzką mądrość, a to, co wydaje się słabością u Boga, przewyższa ludzką moc. Jest to zaproszenie do zaufania Bogu, nawet wtedy, gdy Jego plany nie wydają się nam logiczne czy zrozumiałe. Przypowieść o 10 pannach. Czuwanie i gotowość. W Ewangelii według świętego Mateusza Jezus opowiada przypowieść o 10 pannach, które czekają na przyjście oblubieńca. 5 z nich było roztropnych i wzięło ze sobą oliwę do lamp, a 5 było nierozsądnych i nie przygotowało się odpowiednio. Gdy oblubieniec przybył niespodziewanie w nocy, tylko te, które były gotowe, mogły wejść na ucztę weselną. Pozostałe, które musiały szukać oliwy, znalazły drzwi zamknięte i usłyszały słowa: nie znam was. Ta przypowieść jest silnym wezwaniem do czuwania i duchowej gotowości.
Nie znamy dnia ani godziny, kiedy Pan przyjdzie, a nasze życie powinno być nieustannym przygotowaniem na to spotkanie. To również przypomnienie, że każdy z nas jest odpowiedzialny za swoją duchową kondycję. Nie możemy polegać na innych, aby nas przygotowali lub uratowali w chwili próby. Zakończenie. Wezwanie do autentycznej wiary i gotowości. Dzisiejsze czytania zachęcają nas do głębokiego przemyślenia naszej wiary i postawy wobec Boga. Czy przyjmujemy mądrość krzyża, która czasami wydaje się sprzeczna z ludzką logiką, ale prowadzi do zbawienia? Czy nasze życie jest nieustannym czuwaniem i przygotowaniem na spotkanie z Panem? Nasza wiara nie może być powierzchowna ani oparta na ludzkiej mądrości, która szybko przemija. Musimy codziennie żyć w gotowości, świadomi, że nasze czyny, decyzje i sposób, w jaki przeżywamy wiarę, mają wieczne znaczenie. Wzywani jesteśmy do tego, aby naśladować roztropne panny, które z uwagą i troską przygotowały się na przyjście oblubieńca, a przez to zostały nagrodzone uczestnictwem w jego chwale.